Panie marszałku, Wysoka Izbo, wczoraj maturzyści zdawali egzamin z matematyki. Każdy z nich dobrze wie, że równanie musi się zgadzać po obu stronach znaku równości. Przekładając to na język finansów państwa, to znaczy, że jeżeli obniżymy dochody, to trzeba też zmniejszyć wydatki. A jakoś postulatu zmniejszenia wydatków nie widziałam w tym projekcie państwa ustawy. Chcecie podwyższenia kwoty wolnej od podatku? Słusznie. Ja też uważam, że podatek od pracy powinniśmy pobierać dopiero od pewnego wyższego poziomu. Ale skoro chcecie obniżenia podatków, to niech wnioskodawcy projektu powiedzą od razu, które koszty państwa należy obciąć. Ja jestem otwarta na takie rozwiązania. Możemy rozmawiać, będę pierwsza, o tym, czy najbogatsi potrzebują 800+. Czy rozdawnictwo przyniosło oczekiwane efekty? Bo to, że ten program nie ma nic wspólnego z demografią, jest jasne. Jak doszliście do władzy, rodziło się 370 tysięcy dzieci, a teraz 270 tysięcy urodzeń. Najmniejszy Dolata, przyrost Prawo od II wojny światowej. Jedno jest pewne. Równanie musi się zgadzać. Powiem wam, że jakby któryś z maturzystów tak podszedł jak wy do tego równania, to na bank oblałby egzamin dojrzałości. Pan poseł